Cieszymy się, że Państwo jesteście razem z nami, tym bardziej, że teraz szalenie istotny temat, bo na temat HIV i AIDS kiedyś mówiło się bardzo dużo, nawet były specjalne kampanie edukacyjne w szkołach, ostatnio mówi się trochę mniej, a to nie znaczy, że tego wirusa nie ma. Mało tego, liczba zarażonych osób w tym roku niestety rośnie. Dlatego powstała fantastyczna kampania Drag Queen Plus, Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, która zaangażowała aż 14 artystek. Dwie z nich są dzisiaj na naszej kanapie, Elektroda oraz Zikola, a także dr Rafał Król, doradca do spraw HIV i AIDS Fundacji Edukacji Społecznej. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Elektroda, dlaczego się zdecydowałaś wziąć udział w tej kampanii? Ja z fundacją pracuję już od bardzo dawna, wcześniej jako opiekun osób chorych na HIV i nie jest ten temat dla mnie w żaden sposób obcy. Dziwi mnie wręcz to, że wszyscy, znaczy przepraszam, nie wszyscy, większość ludzi odpycha od siebie ten temat, że nigdy ich to nie spotka i tyle. Ja jeżeli mogę, to chcę przybliżyć, że jest to całkowicie coś normalnego. Moja babcia kiedyś mi powiedziała, człowiek to nie choroba. Ale też chcecie w jakiś sposób obalić stereotypy, bo wokół jakby HIV i AIDS narosło wiele stereotypów, że one spotyka się tego wirusa tylko w odpowiednim jakby tam gronie, prawda? Że to, tak jak powiedziałaś, nie wszystkich dotyczy, a dotyczy wszystkich. Tak, dotyczy wszystkich. Wirusy można zarazić się praktycznie wszędzie. Tutaj pan doktor będzie oczywiście na ten temat coś więcej powie. I tyle. Zikola, to powiedz w takim wypadku, na czym polega wasz udział w tej kampanii? Tak jak już wspomnieliście na początku, w tej kampanii bierze kilkanaście drag queen z całej Polski. Zjednoczeni Pozytywni w Tęczy z Robertem Łukasikiem na czele jakby wytypowało kilkanaście drag queen, aby każda z nas mogła dotrzeć do każdego zakątku Polski. Jedna jest z Warszawy, druga jest z Poznania, trzecia z Krakowa. Dlatego ta kampania jest tak szeroko, że każda z nas ma grono swoich odbiorców i swoich fanów. Dlatego poprzez drag queen możemy dotrzeć do większej społeczności ludzi. I taki był, panie doktorze, właśnie zamysł, żeby to miało takie pole rażenia, żeby faktycznie to doszło do każdego, jakby ten głos był tak bardzo mocno słyszalny? Tak, zdecydowanie, no bo problem HIV jakby jest cały czas aktualny od 40 lat i tak jak tutaj nasze drag queen powiedziały, każda z nich ma inną grupę odbiorców w innym mieście, w innej części Polski. I tak jak w większych miastach, czy to jest Warszawa, czy powiedzmy Wrocław, gdzie to testowanie na przykład na HIV jest mocno rozwinięte i rzeczywiście sporo osób się testuje, tak w mniejszych miastach, w innych zakątkach Polski ten temat trochę cały czas jest tabu, trochę się na ten temat nie rozmawia, ludzie się mniej testują. I też o to chodzi między innymi w tej kampanii, żeby dotrzeć też do tych miejsc, w których do tej pory trochę nie mieliśmy dostępu. Kampania jest bardzo oryginalna i na pewno zwraca uwagę i to jest właśnie bardzo fajne, tym bardziej, że w ciągu pierwszych 3 miesięcy tego roku wykryto zakażenia wirusem HIV u 290 osób. Ta liczba jest większa niż w zeszłym roku. Statystyki rosną. Tak, statystyki cały czas rosną. Teraz mieliśmy troszkę te statystyki jeszcze do tego zakłamane przez to, że pandemia COVID się wydarzyła. I przez ostatnie 2 lata tak naprawdę liczba wykonywanych testów na HIV bardzo mocno spadła. Więc mamy bardzo niedoszacowane te nowe zakażenia. A co jeszcze za tym idzie, ponieważ nie wykrywaliśmy zakażeń, bo dużo mniej osób się testowało, to zdecydowanie była większa liczba późno wykrytych zakażeń, czyli choroby, która już jest w zaawansowanym etapie, chociażby przy okazji hospitalizacji pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Niektórzy uważają, że ten wirus jest śmiertelny, a jednak da się z nim żyć, jeżeli odpowiednio wprowadzi się leczenie. Tak, i to jest właśnie najważniejsze, dlatego tak zachęcamy do tego, żeby się testować, bo rzeczywiście wirus jest śmiertelny, jeżeli nie podejmiemy leczenia. Jakby już tyle lat HIV jest z nami na świecie, że te leki też są opracowane do tego stopnia, to leczenie jest naprawdę bardzo skuteczne. Kiedyś to było kilkanaście tabletek dziennie, teraz to jest jedna, czasem dwie. I tak naprawdę osoba, która przyjmuje takie leki, po pierwsze może żyć w zdrowiu tak naprawdę podobną długość życia, co osoby, które nigdy nie były zakażone, ale też inna ważna rzecz, o której myślę, że warto jest powiedzieć, to jest coś, co nazywamy N równa się N, czyli niewykrywalny równa się niezakażający, czyli osoby, które przyjmują leki i dochodzą do takiego etapu, że wirus w ich krwi jest niewykrywalny, ponieważ jego replikacja, czyli namnażanie jest zatrzymane, to taka osoba jest niezakaźna dla innych i może normalnie mieć, stworzyć związek, mieć relacje, kontakty seksualne z innymi osobami bez ryzyka zakażenia drugiej Dlatego osoby. Chyba też wszyscy czekamy na szczepionkę, która już jest w badaniach klinicznych i jesteśmy już bardzo blisko tego momentu.
Szczepionka, to jest kandydat na szczepionkę. Kilka już takich kandydatów było. Niestety wirus HIV ma to do siebie, że jest wirusem, który bardzo szybko mutuje. Dlatego już parę prób odkrycia takiej szczepionki było. Się zbliżaliśmy, oddalaliśmy. Natomiast takie badania teraz są prowadzone też i miejmy nadzieję, że tym razem się zakończą sukcesem. Jak będą wyglądały wasze działania? Stopniowo każda z was wrzuca jakieś posty, relacje? Czy już ktoś, któraś z was publikowała właśnie informacje? Wiem, że do mnie należy maj, okay. Więc to jest piękny miesiąc, już niebawem, bo za ponad tydzień. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o kwiecień, to wiem, że jest to Drag Queen Adelon. Jak najbardziej zaczyna tą całą kampanię. I z jakim odbiorem się ta kampania spotyka? Znaczy, najważniejsze dla nas jest to, żeby wykorzystać nasze platformy, które posiadamy, do jakiejkolwiek wiedzy i informacji. Każdy z nas dostanie przydział, którym się zajmie, i tak będziemy działać. Dodatkowo oprócz naszych platform, przez to, że występujemy, dość mocno się udzielamy w różnych też środowiskach. Środowiskach i dziedzinach, my możemy rozmawiać na ten temat. Przede wszystkim, temat HIV był i nie zawsze... boicie się rozmawiać. I nie boimy się rozmawiać. Właśnie, ta odwaga jest tutaj bardzo istotna. Nie boimy się rozmawiać, nie boimy się wychodzić do ludzi, tak? Ludzie chętnie nas przyjmują i jest pozytywny odbiór. I myślę, że ta kampania w 100% spełni swoje działania. Ja bym chciała jeszcze z tego miejsca powiedzieć, że poprzez tą kampanię działamy na rzecz osób zakażonych wirusem HIV. Mówimy, aby ich po prostu nie eliminować. Mhm. Są takimi samymi ludźmi jak my. Są tylko po prostu chorzy, ale nie możemy ich jakby zepchnąć z naszego życia, tak? I udawać, że problemu nie ma. Dokładnie. A właśnie najbliżsi jak zareagowali? Pewnie pozytywnie. U mnie w domu wiedzą. Wiedzą, że się dzisiaj prawie pewnie oglądają. Serdecznie pozdrawiam moją rodzinę. Czy zareagowali pozytywnie? Różnie. O! Różnie, no nie oszukujmy się. Pierwsze pytanie, jakie padło, to i taka pewnie też była myśl, czy ty jesteś osobą chorą? I w tym momencie nastąpiła odpowiedź. To w takim razie, a dlaczego? A po co? To też jest coś, co ja robię też w szczególności dla siebie, bo ja nie wiem, czy w tym momencie na przyszłość mi się też coś nie przydarzy. Dlatego zawsze mówię, każdy mówi, że a mnie to nie dotyczy. To jest taka nasza troszeczkę polska mentalność. No niestety, z czasem się okazuje, że wszystko nas dotyka. Fajna kampania, super, gratulujemy bardzo wam. Dziękujemy, gratulujemy i państwu znaczy, oczywiście. Dla mnie, powiem szczerze, tak, dla mnie najważniejsze w tej kampanii jest to, że chyba po raz pierwszy jest prowadzona tak naprawdę kolorowo przez drag queen. Tak. Bardzo, bardzo barwnie, kolorowo, że człowiek naprawdę nie musi się bać, a nie, że tylko jest, niestety, przepraszam, pan doktor, cztery ściany, człowiek się tylko modli, żeby właśnie, ten coś się dzieje, nie? Tak, nudy dokładnie. Nie ma, odważna, jest oryginalna kolorowo, kampania. Odważnie. Dziękujemy wam bardzo za dziękujemy to spotkanie, bardzo za gratulujemy tego pomysłu. Oczywiście państwa zachęcamy do profilaktyki i do badań.